Siemano, więc witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa. Dzień dobry, jak widzicie, zaczynamy. Znaczy, to sobie nie jest Palionowo, my w tym momencie jesteśmy w jakimś świecie. Nie wiem, co to jest za świat, w każdym razie jest tu całkiem ciekawie. Witam was w kolejnym odcinku, ponieważ dzisiaj, jak widzicie, tu rozbiłem sobie campsite, w którym spędziłem tą, prawda, jakże cudowną noc. A w dzisiejszym odcinku musimy pójść dalej śladami moich przyjaciół. Może w końcu ich odnajdziemy, a może i nie, to się wszystko tak naprawdę okaże. Przede wszystkim ja muszę najpierw zrobić sobie czyszczenie ekwipunku, wywalić rzeczy, których totalnie nie potrzebuję, bo mam ich naprawdę sporo, tak jak tory na przykład, siodło. Po co mi siodło? Chociaż siodło, dobra, git, na siodło na razie zostawię, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy potrzebować, czy jakiegoś konia nie znajdziemy i wtedy byśmy mogli z koniem lecieć. Odłóżmy takie rzeczy, zombie głowę na razie zostawię, bo mamy dzięki temu inny wygląd, co jest, co może nam się w przyszłości przydać. Bierzemy żelazo tu, dobra, kości zostawmy, kowadło zostawmy, jedzenie potrzebujemy i to bardzo, więc jedzenie zróbmy sobie taką rubrykę, niech ten cały segment tutaj, tamten będzie od jedzenia, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy jedzenie. Wow, aż nie mam tyle, żeby tak to zrobić, dobra, zróbmy tak. Tu dajemy to, o tam ktoś strzela. Tu ktoś strzela niedaleko. W każdym razie mamy wszystko co trzeba, dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy w wyprawę, biorę to, sobie to światło, może nam się kiedyś przydać. Lecimy może w tamtą stronę. O, tu są goryle, tu są goryle. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Idziemy w tamtą stronę, chociaż, kurczę, szczerze nie wiem, w którą stronę mogli pójść, ale skoro poszli tu, to twierdzę, że mogli pójść w tą stronę. Nie ma żadnych śladów, już się tu rozejrzałem po okolicy, czy mogę stwierdzić, że gdzieś w którąś z tych stron poszli, ale nie jestem w stanie tego stwierdzić, więc po prostu idziemy na czuja, czyli tak, jak nam pozostało. Co to tam jest? Co to, to się wyprawia? Dobra, czekajcie, bo to jest tyle rzeczy do odkrycia, że to jest głowa mała. Oczywiście widzowie, na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco. Co to jest? Wow, jakie dziwne. Dziwne, dziwne, to są naprawdę tak dziwne rzeczy, że to jest niesamowite. Ty! Czekaj, to jeżeli to jest piramida, to może nikt jej nie zeksplorował. Jeżeli ktoś ją zeksplorował, to musieli iść w tą stronę, więc będziemy mieli jakiś znak, czy możemy tędy iść, czy nie możemy. To jest jakaś kamienna w ogóle, to jest inna niż zwykle. Dobra, zejdźmy tu na dół i zobaczę. Teraz tak, proszę, żeby tu nic nie było, co by mi mogło zabić. O! Byli tu! A, jednak, kurczę, czekajcie, bo to troszkę inaczej wygląda. To jednak troszkę inaczej wygląda. Musimy to inaczej załatwić. Dobra, okej, okay. Silverfishe. Czyli lipa, bo... Okej, okay, całkiem może... Chyba ich tu nie było. Wydaje mi się, że ich tu nie było. Myślę, że możemy takie wziąć za pewnik, że ich tu nie było, ale również nie ma tutaj nic, co by nas uratowało, żadnych itemów. Znaczy, pewnie coś tam jest, ale nie chcę tam iść, bo nie wygląda to jak zwykła piramida, a to wygląda strasznie. Ale dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, czy to jest coś, czym powinniśmy się zainteresować. Mam nadzieję, że pójdziemy w dobrą stronę. Mam nadzieję, że w tą stronę też poszli. No wydaje mi się, że jeżeli tam byli i zauważyli to, to poszli w tą stronę, musieli w tą stronę pójść. Muszę ich znaleźć w końcu, bo odeszli mi i naprawdę nie mam pojęcia, w którą stronę teraz mam iść, żeby ich znaleźć. Ale dobra, pójdźmy tu. Tam jest znowu jakaś piramida. Czy ja chcę to wszystko eksplorować? No przydałoby się w sumie, nie? W sumie można by było to zeksplorować, bo dzięki temu moglibyśmy się naprawdę czegoś ciekawego dowiedzieć. A nie wiem, czy chcemy w to iść, no może, kurczę, nie wiem, boję się, że zginę tam, boję się, że nie jestem gotowy w ogóle na takie podróże. Dobra, wiecie co, no idźmy tam, no bo co innego nam pozostało, tak naprawdę, może tam będzie jakiś znak. Jeżeli tam są zeksplorowane rzeczy, to musieli w tą stronę iść. Dobra, musimy to sprawdzić, dobra, tu skok. Teraz tak, czy chcemy, proszę, żeby tam były jakieś dobre rzeczy, nie? Proszę, błagam, że jeżeli tutaj nie byli, to mam nadzieję, że znajdę jakąś diamentową zbroję, czy coś tego typu. Szczerze powiem wam, że tak, cały ten świat nie wygląda tak źle, tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, weszliśmy do środka i zobaczmy, jak tutaj się to prezentuje. Co my tu mamy? Jest jakiś dzwon. O kurczę, jak się wystraszyłem. Dobra, wieśniaki, okej. Tu jest skrzynka pusta, musieli tu być. Musieli... A to co to jest? To są emeraldy, co ty gadasz? Dobra, ale musieli tu być, bo ewidentnie jest tutaj zeksplorowane. Czekajcie, jeszcze tu przejdźmy, zobaczmy, czy tutaj coś jest w tych. Dobra, tu jest pusto. Tu jest jakaś książka. Sprawdźmy to. Pusta, okej, ale książkę zostawmy, może nam się przydać później na napisanie jakiegoś... O, luneta! Bierzemy ją, oczywiście, że ją bierzemy. Bierzemy to, bo to jest nasze żarełko, które nam się na pewno przydać może. Mamy mapę, czy chcemy brać mapę? Mapa mogłaby nam się przydać. Nie mówię, że nie. Mapa to nie jest głupi pomysł. Weźmy to w takim razie. Z drugiej strony też trzeba to obejść. O, tu jest mapa, weźmy to. Tu jest mapa i tu również jest mapa. Zegar nam nie jest potrzebny. Zegar olejmy, w skrzynce to już sprawdzaliśmy, dobra, pójdźmy na górę zobaczyć. Bo może ich tu nie było, skoro jest tutaj luneta, to całkiem możliwe, że ich tutaj nie było. Co oznacza, że może warto jest tutaj się rozejrzeć, dobra, tu mamy... Okej, to jest do ulepszenia jakiejś zbroi chyba. Dobra, tu mamy kompas, czy kompas mi się przyda? Weźmy ten kompas, może nam się przydać, nie mówię, że nie.
Weźmy może zamiast drewna, bo drewno możemy w każdej chwili zdobyć. Jesteśmy w końcu w jakiejś puszczy, więc wejdźmy jeszcze wyżej. Dobra, idziemy na samą górę i jak tam nic nie będzie, no to... to uciekamy stąd i lecimy gdzieś dalej. Dobra, mamy papier, mamy siano, więc weźmy siano, weźmy węgiel. Bierzemy siano, węgiel, węgiel, siano, ziemniaki. Ziemniaków nie bierzemy, bo mam żarcia sporo, mam te arbuzy i to wszystko, więc nie potrzebujemy tego. Wow! Piorunochron jakiś i tutaj są ziomeczki. Dobra, no jak to wygląda z góry? No mamy tutaj, prawda... No, dobra, ty spadaj. Zobaczymy, co się z tobą stanie, jak spadniesz. Dobra. Okej. Pociągnął. O, myślałem, że pociągnie za sobą tych, a nie pociągnął. Dobra, lećcie na dół wszyscy. Okej, czy on wyrzucił z siebie emeraldy, czy mi się wydawało? Chyba wyrzucił emeraldy, tak mi się wydaje. Dobra, musimy stąd zejść teraz jakoś, tylko pytanie, no dobra, musimy zejść w takim razie w ten sam sposób, jak tu weszliśmy. Czyli szybko tędy, bo ewidentnie... O, czekajcie, tu może doskoczymy do wody? Oj, zdecydowanie byśmy nie doskoczyli do wody, więc nie ma co ryzykować. Dobra, zejdźmy normalnie i lecimy w jakąś inną stronę. Dobra, musimy... Nie wiem tak naprawdę, czy oni tu byli. W sumie to, że tu przyszliśmy, nic mi nie dało, bo sprawdziliśmy co prawda, czy tutaj coś jest. No co wy tu robicie? Dobra, pójdźmy spać. Proszę, żeby mnie nie strzeli. Zostaw mnie. Dobra, nie trafiły we mnie, ale są zdenerwowane ewidentnie. Dobra, idziemy tu. Szybko zejdźmy na dół i teraz tak, musimy ustalić, w którą stronę mamy iść. Dobra, wiecie co, wyskoczę tutaj sobie, tak. Dobra, łyp. O! O, prawie tutaj, prawda, to było niebezpieczne. Dobra, skąd ja przyszedłem? Skąd ja przyszedłem, żebym ja się teraz nie zgubił, bo ja jak się zgubię, to jest lipa. Co to jest tutaj? Co to tu jest? Co to jest za wielka mrówka? O, nie ufam temu, nie ufam temu. Skąd my przyszliśmy? Przyszliśmy stąd. Stamtąd przyszliśmy. Dobra, pójdźmy... Tu było to, idźmy w tamtą stronę. Idźmy w tamtą stronę, zobaczymy, co tam się kryje. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, bo całkiem możliwe, że dokądś nas to zaprowadzi. Dobra, idziemy tu, hop, i przez tą puszczę trzeba się przecisnąć. Mam nadzieję, że jak nam się to uda. No i mam nadzieję, że w końcu znajdziemy naszych przyjaciół. Proszę, żeby oni tu gdzieś byli. Proszę. Jeżeli... O, wow, kurczę, jejku, nie doskoczyłem. Jeżeli oni tu gdzieś będą, to będę szczęśliwy. Tu jest znowu jakiś robal. To jest dopiero mrówka. Tamto to nie wiem, co to było. To była jakaś królowa mrówek chyba to była, bo była naprawdę ogromna. Albo jakaś, jakby to nazwać. Może to był karaluch. Karaczan. Możliwe. Dobra, idziemy w tą stronę. Widzowie, dajcie mi znać w komentarzu. Mrówkojad! Albo jakiś dziwny inny stwór. Dobra, nie chcę z nim wchodzić w żadną tutaj, prawda, wojnę. Bo myślę, że to nie jest najlepszy moment na takie... Myślę, że chce mnie zaatakować, nie? Jejku, to są takie dziwne stwory. Tam znowu coś jest, co targa liścia jakiegoś. Patrz, tu jest. Leci z liściem. Mrówka. Jakie tu się rzeczy dzieją? Dobra, czekajcie, to jest naprawdę dziwny świat. To jest jakiś... To jest pokręcony świat. Pokręcone to jest, naprawdę. Dobra, idziemy w tą stronę. Dobra, tu mamy arbuzy. Ja już arbuzów mam naprawdę sporo, więc na razie olejmy te arbuzy, bo nie mam miejsca w ekwipunku na tyle arbuzów. Dobra, czy ja chcę znowu tam iść, w tamtą puszczę się ładować, czy chcemy zrobić sobie łódkę? Może zróbmy sobie łódkę, łódka będzie lepsza, bo będziemy mogli w ten sposób, no jakby szybciej podróżować, to jednak dobry jest pomysł. Dobra, pyk. I lecimy, dobra. Jesteśmy w wodzie i płyniemy w takim razie wodą. W ten sposób będzie szybciej. O nie, tu jest masa liści, będą mnie spowalniać. Dobra, to mamy w takim razie... No fajnie. No fajnie, że ja zrobiłem łódkę i tu się okazuje, że to wcale nie jest jakaś długa rzeka. No fajnie, super. Super się stało. Dobra, jakie mamy kordy w ogóle? 500 na 600, okej. Okay. Dobra, jesteśmy na takich kordach, to git. Czy jesteśmy na dodatnich? Ja nie wiem, czy oni poszli na dodatnie. Może, o widzowie, jeżeli oni poszli na dodatnie, to dajcie mi znać w komentarzach, czy są na dodatnich kordach, czy na jakich. Może pokazali na odcinku, może wiecie. Jeżeli będziecie wiedzieć, w jaką stronę poszli, to może uda mi się pójść w tą samą. Dobra, idziemy tu. Żadnych śladów ich nie ma. Jest niedźwiedź! Grizzly. Nie będę się z nim bił. Nie chcę, bo myślę... Co to są za drzewa? Co? Tam jakie są drzewa wysokie? Dobra, idziemy na górę. Zerkniemy z góry. Zerkniemy z góry na świat i zobaczymy. Może tam coś zobaczymy, co nam sprostuje sytuację. W którą stronę iść? Mamy lunetę, z tego trzeba zacząć korzystać. Dobra, zacznijmy sobie jeść te arbuzy. Niestety te arbuzy strasznie wolno dają nam żarcie. I trzeba je jeść strasznie długo.
A ja bym chciał je zjeść szybko, żeby móc szybciej się przedostać dalej. Dobra, widzowie, korzystając z chwili tutaj, że jadłem te arbuzy, no już w sumie nie jem, ale mogę wam powiedzieć, wbijajcie na serwer kidowice.pl. Dlaczego? Dlatego, że na tym serwerze jest otwarty nowy tryb od dzisiaj. Jest to tryb Kidowice SMP, gdzie możecie zagrać survival razem ze mną i razem z Dave'em. Więc wbijajcie, tam możecie założyć sobie swoją działkę i możecie fajnie sobie pograć. Więc ja zachęcam was do tego, żebyście tam grali, ponieważ ja również tam będę grał, będą tam fajne live'y z tego, ponieważ no, na survival multiplayer można o wiele więcej rzeczy zrobić niż na one bloku, który wcześniej mieliśmy, więc fajnie, bo w końcu wchodzi tryb, który osobiście mi się bardziej podoba i uważam, że jest bardziej ciekawy, bo też jest otwarty świat, więc jest łatwiej. Dobra, my tutaj nie mamy za dużego render dystansu, widzę. I niestety nie zobaczymy za dużo z tej góry, ale i tak możemy tu wejść. Jejku, jakie piękne miejsce w ogóle. Jejku, jakby tu by wyszło, to jest idealne miejsce na to, żeby tu Yeti by tu sobie mógł zrobić takie miasto. Piękne to jest miejsce, naprawdę. Taka góra Yetiego, to by było git. No ale niestety, takich rzeczy na Palionowie nie mamy, to jest tylko w tym świecie dziwnym. No i totalnie nie wiem właśnie, co to jest za świat. No wygląda na to, że to powiedziałbym, że to jest świat X-a, no bo w końcu X ich tutaj zaciągnął. Ale tam jest jeszcze wyższa góra. Przydałaby się Elytra, bym mógł szybciej podróżować, a tak to ja z tego buta to tak lecę i lecę i dojść nie mogę nigdzie, nie? To jest straszne. Dobra, ja nie wiem, szczerze, straciłem totalnie trop, nie? Nie wiem, w którą stronę mam iść, nie wiem. Nie widzę nic. Nie widzę nic, co by mi miało powiedzieć, że oni w tą stronę szli. Totalnie. Dobra, widzowie, minąłem tą górę i tu jest jakiś w ogóle kolejny dziwny biom. Dziwnie to wygląda, tam jakiś ten, lecimy dalej. Nie wiem, totalnie tutaj nic nie znajduję ciekawego, szczerze wam przyznam. Totalnie nuda, dalej żadnych śladów tego, żeby tutaj ktokolwiek był. No szczerze, wydaje mi się, że idziemy w trochę złą stronę, tak mam wrażenie. Że po prostu idziemy i donikąd nie możemy dojść. I po prostu marnujemy tak naprawdę czas. Wydaje mi się, że będę musiał zawrócić, bo za długo idę i za długo nic mi w tą stronę, że tak powiem, Nie wpadło w oko i nie wiem totalnie, czy ja powinienem tym dojść. Co to jest za grzyb? Tam jest jakiś domek? Tam jest normalny, z komina leci dym. No dobra, idziemy w tamtą stronę, nie? Może kogoś tam znajdziemy, może tam ktoś będzie. No byłoby miło, nie? To wygląda jak jakaś osada, może tam będą. No dobra, no to jak tam nie będzie śladów moich przyjaciół, jak tam ich nie będzie, o, no to będzie mi troszkę smutno, nie będę ukrywał.